Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku z gry Spyro Reignited Trilogy, tak, zawahałem się przez chwilę. I słuchajcie, dalej kontynuujemy sobie poziomy w drugiej części Spyro, czyli Riptor's Rage. Ja, słuchajcie, jestem bardzo, bardzo ciekaw i cieszę się też bardzo, że tutaj seria wam się spodobała. Znowu nie mogę sobie ściszyć tego, dlaczego? Dlaczego ja nie mogę ściszyć? O, teraz zadziałało. Dobra, trochę ciszej, bo daję mocno po uszach. Ale moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj kontynuujemy sobie dalej i jeżeli dobrze pamiętacie, nauczyliśmy się już pływania, więc właściwie możemy zmaksować tutaj tą lokację. Skoro pływanko mamy ogarnięte i tak dalej. W ogóle pisaliście mi odnośnie tego już tam, wiecie, którego pomieszczenia, które mieliśmy wskoczyć na posąg i to chodziło o ten posąg, który trzeba było wskoczyć, jak są te tańczące dziołchy. Dziękuję, że się trzymacie i tak dalej, i tak dalej. I mi wszystko ładnie mówicie. Także cieszę się z tego niezmiernie. Bo tak to bym był po prostu gdzieś, no, że tak powiem, daleko w dupie. No ale dobra, słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie tutaj wszystko ładnie, pięknie ogarniać. Mam wielką nadzieję, taką cichą też nadzieję, że damy radę to ogarnąć. I moi drodzy, ja wam oczywiście przypominam, jeżeli film wam się podoba i tak dalej, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, włączcie dzwonek, nie zapomnijcie o tym, bo to jest very, very important. No i co? Będziemy kontynuować dalej i oczywiście dziękuję też wszystkim wspierającym mój kanał za wszelakie wsparcie. Dobra, czekajcie, ile my tu mamy? 400 diamentów i mamy 4, widzę, warby. To wypadałoby te 4 warby zrobić, słuchajcie, dzisiaj. Właściwie wszystko tutaj bym z wielką chęcią wymaksił, żeby, wiecie, mieć już z głowy. Dobra, mamy to. Teraz pytanie, czy tutaj pod wodą to już jest wszystko? Dobra, w razie czego mamy Sparksa, który nam oczywiście pomoże i wszystko pokaże, chociaż mógłbym powiedzieć, że Iskier. Dobrze, że nie Jaskier. Kto oglądał Wiedźmina, ten wie co i jak. No ale dobra. Miejmy wielką nadzieję, słuchajcie, że nam się to wszystko dzisiaj poszczęści i uda. Oby oczywiście, bo to wiecie, różnie bywa. Natomiast dobra, gdzie to, co tu jest dalej, jeżeli chodzi... O kurcze, tu są te wciskajki. Dzień dobry. Oj, troszeczkę mnie się to nie podoba, no ale dobra. Skoro już chcemy ogarnąć cały świat do końca. O, chociaż nie zrobimy tego, bo nie mamy wspinaczki. Niestety, moi drodzy, nie mamy wspinaczki, to wiecie co? Świetnie ci idzie, Spyro. Dobrze, dobrze, wiemy. Tak, wiemy o zbieraniu kul, spokojnie. Easy peasy lemon squeezy. Dobra, to wiecie co, zrobimy tak, cofniemy się. Bo nie pamiętam czasem, czy tutaj nie było jeszcze drugiego poziomu w razie W. I niestety tutaj nic i tak nie zrobimy. W ogóle cieszę się też, że czuwacie odnośnie boksera. W sensie... kurczę, nie pamiętam, które to teraz było. Ale tego, wiecie, boksu. Bo już myślałem, że będziemy musieli to niestety zrobić, a okazuje się, że to jest w trzeciej części. Więc też jestem przeszczęśliwy z tego powodu. Dobra, słuchajcie, lecimy tutaj i to jest Świątynia Kolosów. Nie pamiętam poziomu, nie pamiętam co i jak, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Jestem bardzo ciekaw. Kawa z rana musi być. Dajcie znać, co pijecie rano na śniadanie. Ja niestety jestem uzależniony od kofeiny. Niestety. Tak bardzo niestety. Oj, nie pamiętam tego. A to jest... Tu będzie hokej chyba. Serio? Jeśli dobrze pamiętam, to jest pierwszy poziom z hokejem. Ale domyślam się, że biorąc pod uwagę sterowanie tutaj poprawione nieco, może będzie łatwiej, ale nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, no... Tak bym powiedział, dobra, świat letniego lasu, świątynia, wait, świątynia kolosów, doskonały hokeista, ha, 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 tak myślałem. O kurde, no dobra, dzień dobry. W naszej krainie grasował Yeti. Na szczęście udało nam się go uwięzić, zamykając wszystkie wrota. Jeśli porozmawiasz z pozostałymi braćmi, otworzą je, by cię do niego zaprowadzić. Dziękuję za information. Damy radę. I słuchajcie, kolejny poziom, który naprawdę wygląda ładnie. Pamiętacie, on był
podstawowej wersji taki jakiś płaski. Są w ogóle wszystkie te poziomy, no nie ukrywałem się, były płaskie, bez jakiejś, wiecie, właśnie takiej trawki czy coś w tym stylu. Natomiast tutaj, kurde, elegancko. Elegancko, moi drodzy, elegancko. Jeśli się skoncentruję, mogę otworzyć dla ciebie te wrota. No to koncentruj się. Zen. No dobra, i tutaj już się widzę. O, sympatycznie. Tutaj koleżków się podpala. Ja oczywiście nie ogarnąłem, że się podpala. Dobra, tylko tu będziemy musieli się i tak, słuchajcie, poskupiać. No i mam nadzieję, że ten hokej, kurczę, nam pierdzielony wyjdzie. Bo pamiętam, że miałem z nim zawsze gigantyczne problemy. I tutaj chyba też jest coś takiego, że odblokuje nam się latanie albo skok, jeśli dobrze pamiętam, w momencie, w którym ogarniemy odpowiednią ilość przeciwników. W sensie pokonamy odpowiednią ilość przeciwników. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Kogo obchodzi klucz, gdy wiesz, jakiej użyć mantry? Mantry? Ty się, przepraszam, bawisz w tom. No tak. Szarżą nie pokonasz rywali wielkości jaków. Aby się ich pozbyć, musisz użyć smoczego oddechu. Smoczego oddechu, jasna sprawa. Kurczę, nie pamiętam, jak się nazywała ta postać z Lola. Też używa. Nie, to nie była mantra. Albo i to była mantra. Już teraz nie pamiętam. Tak, oho, jest. Do widzenia. I zobaczcie, potrzebujemy 11. Każdy przeciwnik, którego pokonasz, uwalnia cząsteczkę. Cząsteczki odpowiadają za aktywowanie bramy supermocy. Jeśli supermoc się nie uruchamia, musisz pokonać więcej rywali. No dobrze. Okej, okay, czaję. To jest akurat taka instrukcja obsługi, którą rozumiem. Także na spokojnie, na spokojnie. Więcej przeciwników. Chodź, są jakieś obrazy, czy ja nie muszę tutaj jeszcze czegokolwiek spalać, bo w pierwszej części trzeba było ukryte obrazy. Ale dobra, my słuchajcie, trofki i tak zostawimy sobie na live'a standardowo, bo w sumie fajnie się to live'uje z wami i też siedzicie i jest spoczko. Pomagacie w razie W. Dobra, tu jest jeszcze i tu jest jeszcze jedna ukryta, dzień dobry. I wydaje mi się, że tutaj musimy do góry. Hej! Zobacz, co potrafię. Co potrafisz? No, rozumiem, że... Wiecie, takie... Wziąłem ten diament? Wziąłem. Też tak nie w sumie. Pamiętaj o radzie łowcy. Poszybujesz dalej, jeśli wciśniesz skok ponownie, będąc w najwyższym punkcie skoku. All right. I know. Dodatkowo też oczywiście możemy użyć przycisku, to nie była akcja, nie wiem, po prostu trójkąta, żeby ewentualnie się troszeczkę wybić. Dobra, mamy 8, potrzebujemy 11, żeby odpalić naszą tą, więc mamy na razie chyba 9. Wow, zobaczcie, tutaj porobili też takie wysko... Ej, a co tam się świeci? Interesujące, nie za bardzo wiem, co to jest, ale jest. Wiecie, ja mam to do siebie też i większość osób, które mnie zna, wiedzą o tym doskonale, że no, ja nie ukrywam, że jestem osobą, która bardzo często, gęsto gdzieś tam patrzy, a może jakaś znajdźka, a może jakieś coś... Jestem wegetarianinem, ale tego Yeti powinieneś wrzucić na ruszt. To twarda sztuka. Właściwie nie wiem, czy dasz sobie z nim radę. Easy peasy lemon squeezy, kolego. Patrz. A, nie mogę go popalić. Krzycz, krzycz. A. Po prostu. Myślałem, że stać go na więcej. Ale okazuje się, że umiał tylko szczekać. W każdym razie moim zadaniem było pilnowanie, by nie zeżarł naszego świętego talizmanu. Dobra, mamy talizman kolejny, już trzeci chyba do kolekcji. Nie, drugi. Jeszcze zostało nam 12, więc to słuchajcie, nie tak hop-siup do przodu. Dobra, ale słuchajcie, mamy odblokowane tutaj to i teraz tak, mamy tutaj, widzę, 3 orby, na szczęście diament mamy, boże, diament, talizman mamy, także tutaj większego problemu być nie powinno. Teraz tak, tutaj, czy to tam było? Nie, to było, wait, bo ja się tutaj za...
się tutaj nie ogarniam życiowo dzisiaj. Dobra, czy tutaj coś jest na tym pomoście, moście? Widzę, że nie. Dobra, ale pamiętam, że tutaj trzeba było na pewno użyć zdolności, żeby poszybować do góry, a właściwie może nie tyle co poszybować, co po prostu przeskoczyć. Ale jeśli się nie mylę, to chyba też było jakieś zadanie z tymi posążkami buddyjskimi. Dobra, to jest super skok oczywiście. Dzień dobry. Oj, fucking shit, czemu nie? Dobra, na spokojnie. Dobra, tam jest, słuchajcie, kierunek do hokeisty, ale zanim zrobimy hokeistę, to ja bym chciał zrobić tutaj po prostu podstawę. Czyli wszystko ładnie pozdobywać. Kurczę, super co zrobili, no ja nie wierzę. Naprawdę, ja wiem o tym doskonale, że ja się jaram po prostu jak głupi non-stop. Ale słuchajcie, naprawdę, wygląda to po prostu prześlicznie. Całe szczęście, że przegoniłeś tego złego ducha. Niestety, teraz będzie się ukrywał w rzeźbach. Jeśli spalisz wszystkie 10 rzeźb, pozbędziemy się go raz na zawsze. Raz na zawsze, dobra. Pójdź z dymem 10 zielonych rzeźb i mamy... To jest naprawdę 3 te... 3 poziomy trudności, w sensie takim... Okej. Dobra, ale nie będzie to, myślę, że jakieś mega, mega trudne. Ważne tylko, żeby każdą z nich mniej więcej tutaj sobie poogarniać. Dobra, mamy kolejną tutaj. Tutaj nie ma, tutaj były na początku jeszcze 2. Dzień dobry. Dobranoc. I teraz jeszcze zobaczmy, czy w ogóle na początku zadania coś było. Dobry, ale tutaj widzę, że nic nie ma, więc reszta jest pewnie gdzieś poukrywana, więc musimy to ogarnąć. Natomiast wiem na pewno też, że są na dole, w sensie tutaj jak będziemy wchodzić zaraz. Tam były bodajże chyba 2 albo 3. Zresztą zaraz się wszystkiego dowiemy. Tu chyba na pewno były. No i jest. 1 czy 2 były? 1 była tylko, okej. Dobra, czy tutaj na górze coś było? Nie wydaje mi się, ale na wszelki wypadek, słuchajcie, sprawdzimy, żeby nie było problemów. No dobra, i tu jesteśmy na górze. Teraz tak, wejdźmy sobie tutaj. Tutaj ogólnie chyba... Tak, tu jest na dole ta rakietka, więc będziemy musieli ją sobie zrobić, więc może zróbmy to oczywiście teraz, jak już wiecie, mamy możliwość. I tak potem będziemy mogli wejść, także bez problemu. Ale jeszcze chciałbym zobaczyć tutaj, bo... Nie wiem, czy tutaj czasem czegoś ukrytego nie ma. A i nie ma ukrytego. Okej. Skoro nie ma, to nie ma. To nie będzie... O, wait, bo ja tego nie zrobiłem. Dobra. Nie, zrobiłem to. A czemu się świeci na... O, teraz zatrybiło. Ej, dziwna sprawa. Widzę, że jeszcze nie do końca wszystko tak na dobrą sprawę jest, słuchajcie, tutaj porobione, tak wiecie, żeby działało bez problemu, ale i tak, biorąc pod uwagę pierwszą część, którą już przeszliśmy, no to muszę przyznać, że pod tym względem wszystko jest naprawdę na wysokim poziomie, także tutaj się Activision i Toys for Bob chyba bodajże postarali naprawdę fajnie. Dobra, o, tu jest jeszcze jeden, dzień dobry. I słuchajcie, zostało nam 8, ale te 8 to chyba raczej będą gdzieś tutaj. Kurczę, najbardziej obawiam się niestety tego hokeja. To jest rzecz, której naprawdę obawiam się najbardziej, bo po prostu się obawiam. Także myślę, że jeżeli dobrze pójdzie, to w pierwszej kolejności zrobimy sobie hokej, bo w hokeju chyba były 2 rundy nawet. Była pierwsza i druga, a potem... Można było całą resztę ogarnąć, tylko jestem jeszcze... Dobra, tu jest ten, ale nie będziemy go jeszcze odpalać. Aha, tu jest wyjście, dobra. Nie będziemy go jeszcze odpalać, bo szkoda czasu. No i jest lód. Ale wiecie co? Widzę, że to sterowanie daje radę i to bardzo, bo w pierwszej podstawowej wersji to sterowanie niestety podczas oczywiście tutaj chodzenia po lodzie było naprawdę masakryczne. Zresztą tam kilku z was mi też pisało, że w
pierwszej części wcale nie było takie trudne, znaczy, że było też trudne to sterowanie wszędzie. No i tutaj muszę się zgodzić, bo faktycznie tak było, ale wydaje mi się, że w tym jest takie bardziej, wiecie co, oczywiście intuicyjne i dorobione do tych wszystkich nowych trendów. Dobra. O, Spyro! Witamy! Odkryliśmy, że hokej to spokojny, wyciszający sport. Czy masz może ochotę zmierzyć się z naszym bramkarzem? No, mam ochotę. Masz 2 minuty na strzelenie 5 goli do czerwonej bramki. Do czerwonej bramki. Zastanawiam się, o co chodzi z tym doskonale, ale domyślam się, że chodzi o to, żebyśmy my wbili 5, a on żeby nie wbił żadnego. O! A, bo my tu... Dobra, ja zapomniałem, że to przecież trzeba... Ale nie możemy tu przyspieszać, widzę. Nie. Nie, przyspieszać nie mogę. A jest to dziwne, bo wydawało mi się, że możemy. Co on zrobi? O nie, wpadnie do... Nie, nie wpadło. No ja nie wiem, czy my to damy radę zrobić. Dobra, mamy punkt. Pierwszy, bo pierwszy, ale zawsze. Dobrze, drugi. No nie wiem, czy damy radę zrobić to. Jeszcze mamy minutę 10. Ale wiecie co? Taki mam wrażenie, że jest spokojniejszy ten hokej niż właśnie w tej niezremasterowanej części. Nie wiem, takie mam, wiecie co, widzimisię. Dobra, 5 to nie będzie problemu. Ja coś czuję, że to nam też zabierze najwięcej czasu, tak na dobrą sprawę, to zadanie. Czy on to... Kurde, wiedziałem. Nie mogę przyspieszyć tutaj, kurde. Dobra, mamy krążek. Dobra, będziemy tak robić. To jest chyba najłatwiejsza metoda i jeśli moja pamięć nie myli, to w tych pierwszych Spyro, które robiliśmy, też było podobnie, że po prostu staraliśmy się, wiecie, go jakby do tej bramki, następnie go ogarnialiśmy i strzelaliśmy w ostatniej chwili. Także mamy 5, fajnie poszło. To dla ciebie. Dobra, dawaj orba, panie. No i jeszcze oczywiście druga runda. Chcesz spróbować zagrać 1 na 1? No chcę spróbować, dawaj. Wygrywa ten, kto pierwszy strzeli 5 goli. Dobra, kto pierwszy strzeli 5 goli. Ale... Tak? Było ich dwóch? Aha, ja też mam bramkarza. Dobra, mamy pierwszy punkt. Najważniejsze to jest oczywiście to, żeby... Nie... Ała! Co za bukwa, sio. A, trafiłem! Ha, 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 ha! No niestety! Do widzenia, moja. Yeah, trzeci! No zobaczymy, kurczę. Powiem wam szczerze, ja to widzę, że jest dużo prościej niż w jedynce. To na pewno. I to niestety, bądź też wtedy trzeba przyznać. O. Dobrze, mamy to. I wiecie co? I zauważyłem, że tutaj też dosyć nieco łatwiej wpadają te krążki, bo w jedynce było tak, że można było, wiecie... No i wpadnie, patrzcie. Easy. I udało nam się jeszcze zdobyć punkt umiejętności, więc daliśmy jako... Jeśli się wpatrywał wystarczająco długo, przestaniesz cokolwiek widzieć. Także udało, słuchajcie, nam się ładnie to zrobić. Także ja jestem happy, bo jest okej, naprawdę. Mamy dodatkowo punkt zdolności, także w sumie możemy już z tego poziomu się wymiksować. I fajny, naprawdę fajny poziom. Sympatyczny. Dobra, i mamy też 10 na 10. Dobra robota, Spyro. Zły więc świat na stówkę zrobiony. Z kredesem. Weź, to dla ciebie. Pożyczyłem to ze świątyni. Tam tego nie potrzebuję. Dobra, dawaj orba. Ale chyba nie zdobyliśmy wszystkich diamentów. Bo orby mamy na pewno wszystkie, ale nie mamy chyba wszystkich diamentów. A nie, mamy wszystko, czyli mamy full poziom zrobiony. No i pięknie, sympatycznie. Poziom ukończony w 100%. Bardzo mnie to cieszy, więc możemy do domu wrócić.
Może niekoniecznie to miało tak wyglądać, no ale cóż. Jezu, wiedziałem, że to się stanie. Wiedziałem, to było do przewidzenia. Nie no, sympatycznie, naprawdę sympatyczne są te poziomy. Dwójka właśnie miała to do siebie, że były te filmiki i tak dalej, więc to też jest spoczko. Natomiast cały poziom letni, znaczy wracamy do letniego lasu, ale naprawdę fajnie zrobiony. Bałem się, że ten hokej będzie troszeczkę trudniejszy, ale jednak okazało się, że jest znośny, więc liczę bardzo na to, że boks, który będzie gdzieś tam w trzeciej części bodajże, bo tak pisaliście, da nam tą fajną możliwość i będzie fajnie. Oby. Dobra, Sparks mi w ogóle pokazuje, że tam są diamenty, ale to po drugiej stronie. Dobra, jak my stoimy... Wow, 20... Widzicie? I to jest właśnie to, że te poziomy tutaj zajmują nam trochę więcej czasu, więc ja myślę, że wiecie co? Przejdziemy się jeszcze tutaj kawałeczek, zobaczymy, co ewentualnie tu jest, a w następnym odcinku pociśniemy sobie dalej poziomy, żeby nie było. Bo tutaj w sumie już tam raczej już wracać nie będziemy, bo widzieliśmy wszystko. Wichrzy skok. Nie czaję, dobra. Ciekawe, czy tutaj był ten poziom z Aladynem, czy nie. Ten taki, wiecie, aladyński. Jest Hunter, ale Hunter to nam pewnie powie odnośnie tego, bo tutaj, zobaczcie, możemy wejść, ale niestety nie mamy skoku. Więc to nam totalnie, absolutnie nic nie da, niestety. Dobra, to mamy to, wiecie co? Zobaczmy jeszcze, co jest tutaj. Tu jest Alora. Dobra robota, Spyro. Dzięki kulom aktywowałeś portal. Na oceanicznym szlaku nie znajdziesz talizmanów, ale jeśli się pośpieszysz, zdobędziesz wiele skarbów. Nie. Dobrej zabawy. Nie. Nie. To jest, słuchajcie, jeden z tych poziomów na czas. Kurde. Chyba nie. Dobra, tutaj zdobyliśmy wszystko. Tu jest money bag, któremu oczywiście będziemy musieli wlepić łapówę, żeby nam otworzył przejście. Ej, Spyro, widzisz tę ścianę? Z pewnością chciałbyś wiedzieć, co się za nią kryje. Gdybym tylko dostał jeszcze parę klejnotów, może przypomniałbym sobie, jak ją obniżyć. No dobra, bierz te 400 i już nara, no dobra, sio. Podwodne twierdze, kurczę, no to powiem wam szczerze, że może być ciekawie. Ja niestety nawet w tej części zremasterowanej to pływanie, pomimo tego, że jest naprawdę w porządku i to trzeba przyznać, tak nigdy nie lubiłem tych poziomów wodnych. Nie wiem, jakoś zawsze miałem do nich taką małą urazę, coś w tym stylu, ale no zobaczymy, bo może jednak okaże się, że one są tutaj, wiecie, tak zrobione, tak zmienione, że będzie sympatycznie. A co jest tutaj, moja droga? Cześć, Spyro! Te wrota otworzą się tylko, jeśli posiadasz wszystkie 6 talizmanów z letniego lasu. Po otwarciu wrót, Ripto i Gniot będą czekali na ciebie w loku. Ripto i Crash. Crush. Nie wierzę. Błąd w tłumaczeniu? Chyba błąd w tłumaczeniu. Tak mi się wydaje, no bo... Ripto i Gniot, a tu Crash? No, dziwne. Bardzo dziwne, no ale cóż, tak to działa. Dobra, moi drodzy, ja myślę, że w tym miejscu sobie zakończymy na dzisiaj odcinek. W następnym odcinku zajmiemy się za słoneczne piaski. Tak, bo to jest kolejny poziom i pewnie zrobimy w ich wszystko. Bo to są dwa poziomy, które są tutaj obok. Także ja wam za dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie, łapce w górze, komentarzu, subskrypcji. Wpadajcie też na wszystkie social media. No i dziękuję oczywiście wszystkim wspierającym mój kanał. Także co, na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa.